witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek klasycznej szóstki. Dzisiaj jest z nami zawodnik Freestyle Team. Śmiało powiem, że jedna z legend Freestyle Team, mogę tak powiedzieć, bo powrót po latach, reaktywacja drużyny. Bardzo mnie to cieszy. Marek Kulesz. Witam, Marek. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczniemy od pytania. Posiłkuję się, bo ostatnio opuściłem jedno, więc wolę patrzeć. Jaka jest twoja ulubiona drużyna piłkarska? Od dziecka, jak pamiętam, to zawsze był AC Milan. Jeszcze za czasów, gdy grał Boban, Wea, ostatnie jeszcze podrygi Van Bastena. Wtedy to był wielki Milan. Potem chyba kontynuacja, wiadomo, Kaka. Może młodsze pokolenie bardziej zna właśnie z Milan z okresu, gdy grał Szewczenko, Kaka, Nesta. Czyli dwa finały z Liverpoolem. Tak, z Liverpoolem, z Juventusem, ogólnie szereg wielkich sukcesów Milanu. No i niestety, jak widzimy, gdzieś ostatnie 10 lat, no Milan gdzieś niestety stracił formę. Nie wiemy, kiedy wróci. Miejmy nadzieję, że polski napastnik piątek pomoże. A bo jak wróci Silvio Berlusconi? Na to bym nie liczył, on chyba ma już inne zainteresowania niż piłka obecnie. Ale wiesz, że będzie dobrze. Okej, okay, Maras, cały czas wierny będzie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Najlepszy zawodnik PL3, z którym grałeś. Wiem, że miałeś 6 lat przerwy, więc długo ciebie nie było. Za to myślę, że pamiętasz naszą starą ekipę i może stamtąd kogoś go wybierzesz, albo z innej ekipy pamiętasz. Powiem tak, trochę śledziłem losy 3, gdzieś tam jak wspomniałeś o starze, grałem 6 lat temu regularnie, trochę widziałem ich bazy, którzy naprawdę robili duże wrażenie na mnie. Ale myślę, że najbardziej zapadł mi w pamięci Kamil Śmietowski. To był akurat piłkarz, z którym graliśmy w drużynie. Nie wiem, jaki był typowym dla mnie playmakerem. Rozgrywał świetnie, świetny przegląd boiska. Czego był wszędzie jak Laudrup. Otóż to jak Laudrup, był jak Michael Laudrup. I potrafił dobrze uderzyć i podać, i ustawić się, piłkę odzyskać. Naprawdę robił kowasownej pracy, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Okej, okay, dzięki Maras wielkie za tą złożoną wypowiedź. Cieszę, że w porównaniu do niektórych zawodników, jak słyszymy na przykład w historii YouTube'a, myślę, że byśmy kilku skazali, którzy całkiem ciekawe wywiady udzielili, a ty radzisz sobie znakomicie. No, nasz cel na ten sezon, myślę, że wiadomo. No, myślę, że... Cel Freestyle Team oczywiście. Myślę, że tak naprawdę gra się dla dwóch celów, tak? Pierwszy cel to jest zabawa, żeby fajnie spędzić czas, a drugi, no, awansować i oczywiście zwycięstwa, tak, odnosić. Przede wszystkim chcemy też poprzez zabawę, dobrą grę, pokazać dobry futbol, co będzie skutkować awansem. Mam nadzieję, że tak będzie. Pierwszy mecz wygrany, bardzo nas to cieszy. Gratulujemy serdecznie też postawy naszym przeciwnikom. To był bardzo trudny mecz i w sumie grali lepszą piłę od nas, ale nam się udało zwyciężyć. Twój najbardziej pamiętny mecz w PL3. Tutaj też no, musimy się do prehistorycznych czasów wrócić i myślę, że do chyba drugiego sezonu w ogóle PL3 w historii. I myślę, że wiem, co powiesz, ale śmiało. Tak, tak. To bardzo dobrze, Oskarze, celujesz, jeśli chodzi o okres. Jakby to powiedzieć, wtedy graliśmy, mieliśmy super skład, graliśmy, jak pamiętam, radosny futbol, nazywaliśmy, dużo się działo. I radośnie było przed meczami i po meczach. Otóż to, i podczas meczu oczywiście, ale zapadł mi, powiem ci, mecz bodaj, że to była lampada stara, taka duża lampada. Chyba tam 4-3 wygraliśmy, gdzie było 3-3 i ostatnia minuta i niejaki Roguziewicz z lewą nogą w okno. Jacek Roguziewicz, tak jest, lewą nogą w okno kopnął. I wygraliśmy i od razu sędzia odgwizdał koniec. I myślę, że to był taki mecz naprawdę. Graliśmy na żyletki, akcję za akcję, walka do końca i o tą jedną akcję byliśmy po prostu lepsi, to zapadło w pamięci. Myślę, że w pamięci na pewno zapadły imprezy pomeczowe. Możemy tu wspomnieć Sandrę, którą serdecznie pozdrawiamy. Chyba wtedy to jedyna w historii kobieta w PL3. Teraz to już wiele pań grało, między innymi w reprezentacji. Natomiast myślę, że Sandra pokonywała nas nie tylko na boisku, ale na imprezach również potrafiła dotrzymać kroku. I w ogóle bardzo wesoła ekipa to była i dużo się działo. Prawda. No, co tutaj mówisz dużo o Sandrze? Sympatyczna koleżanka, kochająca futbol.
kochając ogólnie zabawę, życie. Dokładnie, też dużo się działo. Bardzo się trzymaj, pozdrawiamy Sandry i wszystkich z tamtego składu. Kolejne pytanie. No, do kogo porównasz swój styl gry? Jak nie mam, będzie to zawodnik AC Milan, ale słucham Ciebie. Zawsze uważałem, że moją najsilniejszą stroną w piłce jest zaangażowanie, walka. Nigdy nie odkładałem nogi i myślę, że bardzo podobny ma styl do gry, jaki prezentował Gennaro Gattuso. Jeden z moich ulubionych zawodników. To też w zasadzie jakby nie było, nie jest tajemnicą, że to był jeden z ulubieńców kibiców Milanu. Bo każdy kibic, wiadomo, ceni piłkarzy, którzy grają do końca, którzy walczą zawsze. Ale znalazł się jeden zawodnik, który raz odwinął Gennaro i Gennaro się jakoś zdziwił, prawda? Jeden startował taki, też Łobuz. Ale Gennaro się okazał jednak bardziej hardy niż ten zawodnik. Mowa o Zlatanie i Ibrahimowiczu. Wystartował do Gennaro, ale to Gennaro jednak postawił twarde warunki, za co zapłacił czerwoną kartką w meczu z Ajaxem w 2003 roku. Dzięki wielkie i przechodzimy do już ostatniego pytania. Maras, co gdyby nie piłka i czemu dziennikarstwo? Co gdyby nie piłka? To jest trudne pytanie, dlatego że piłka. Piłką się interesowałem całe życie, od małego. Więc tak naprawdę to był zawsze. To był ten element, który najbardziej mi gdzieś sprawiał radość, jeśli chodzi o jakiś hobby, tak? Wiele mam zainteresowań, ale jednak to piłka gdzieś najbardziej składa moje serce, najbardziej potrafiłem się poświęcić dla tego sportu i myślę, że tak naprawdę gdyby nie piłka, inny jakiś sport, ciężko powiedzieć jaki, lubię pływać, szachy, myślę, że ciekawa sprawa, bardzo rozwija umysł z pewnością, ale trochę za mało fizyczny, za mało kontaktu fizycznego, więc myślę, że coś bardziej aktywnego. Rozumiem, musi się dziać. Maras, dziękuję Ci bardzo za wszystkie powiedzi, za kolejną PlayStation 6. Widzimy się pewnie w kolejny poniedziałek i dajemy czadu. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich.